Przepisy wchodzą 4. Sądzę, że one będą nas obowiązywać na pewno do końca czerwca, tak myślę, czyli 50, w zależności czy na dworze, czy wewnątrz. Na razie mówimy o tych koncertach, które się będą odbywać na zewnątrz, bo to 4 czerwca będzie obowiązywać, czyli jeśli nie ma wyznaczonych przestrzeni, no w amfiteatrze jest, czyli tam co drugie miejsce, czy co 1,5 metra, czyli około, szacuję, 500 osób będzie mogło koncert obejrzeć, z tym, że ustawodawca czy nasz rząd stwierdził, że to 250 osób niezaszczepionych będzie mogło obejrzeć koncert, natomiast ta druga granica osób, które nie wiem, czy po pierwszej dawce, czy po dwóch dawkach będzie mogło obejrzeć koncert, to będzie drugie 250, jeśli mówimy o amfiteatrze, o naszym dziedzińcu, no to połowa wyznaczonego terenu, tak mogę powiedzieć, będziemy go musieli jakoś oznaczyć, albo zamknąć z dwóch stron i wtedy sobie przeliczać liczbę osób. Mówi się o 50% frekwencji lub co 1,5 metra, więc tak, żeby było dosyć luźno, żeby ludzie nie stali obok siebie. Na pewno sporo aktywności naszej, bo dzisiaj takich sal większych koncertowych nie mamy, więc myślę, że do okresu takiego wakacyjnego będziemy te koncerty organizować i na pewno tutaj na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. I alternatywnie oczywiście coś większego będziemy robić w amfiteatrze. Cały czas się jednak zastanawiamy, czy nie organizować Dni Ostrowca w jakiejś troszeczkę ograniczonej formule, bo będzie nas ograniczać. Nie będziemy robić, na pewno nie dostaniemy zgody na imprezę masową, czyli nic powyżej 1000, czy wtedy na stadionie, czy być może w hali. To myślę, że to się rozstrzygnie, nawet się mamy spotkać już w tym przyszłym tygodniu, więc decyzje co do nazwisk artystów zapadną już w przyszłym tygodniu. Na pewno zmiana klimatu będzie sporo aktywności muzycznej przejawiać, już 11 koncert, akurat dla mnie ulubiony zespołu Nastroje, ale to nie ich troje, tylko Nastroje, bardziej taka muzyka żywa, która się tutaj pojawi. My oczywiście też przygotowujemy cały czas festiwal Wielki Ogień. No i właśnie w jakiej formule? No myślę, że to będzie formuła na żywo, raczej nie hybrydowa, taka online, no chyba, że z koncertami na online, to dla tych, którzy nie będą mogli przyjść. Tam mogę już powiedzieć na pewno, 11 lipca wystąpi Lux Torpeda, to na pewno, i koncert, no dla 500 osób, chyba, że coś się zdarzy takiego pozytywnego, że zniesione zostaną ograniczenia.